Dzisiaj dzień dojazdu do pracy rowerem, dlatego zachęcamy, aby z czterech kółek przerzucić się na dwa i na przykład uniknąć korków. Jak jeszcze w ciekawy sposób i ekologiczny możemy dotrzeć do pracy? To jest najlepszy... najlepszy sposób na dotarcie do pracy, najszybszy, o tak. Czyli unika pan korków, unika pan tego całego zgiełku? Oczywiście, że tak. No i przyjemny, spożytecznym, tak? Troszeczkę w parku pobędziemy. A rowerem pan próbował kiedyś dojeżdżać? Próbowałem, ale nie lubię rowerów, mam chore kolana, więc tak. Okej. Czyli rowery nie, raczej autobus, a samochód? No, okazjonalnie, jak się spóźnię, to też. Na uczelnię chodzę na piechotę, a z roweru korzystam, jak muszę dojechać gdzieś do centrum, żeby ominąć korki i żeby być troszkę, być zdrowszą. Chodzę na piechotę albo jeżdżę samochodem, rzadko autobusem. Jak mam dobre połączenie, to jeżdżę autobusem. Okej, a dlaczego samochodem jednak nie męczą pani te korki, cena benzyny? Taki mam zawód, jestem architektem, muszę jeździć na budowy w różne dziwne miejsca. Dlaczego rower jest fajny, dlaczego akurat rower, a nie samochód, nie autobus? Wie pan, mam i samochód, i rower, i jeżdżę autobusem jak potrzeba, ale generalnie lekarz nawet, kardiolog mi zalecił coś takiego, 25 minut dziennie takiego wysiłku albo pieszego, albo na rowerze. A samochód? Jak często teraz pan używa samochodu? No w zasadzie do jakichś tam zakupów, do dalszego przejazdu, do przewiezienia kogoś, nic więcej. Ale takie krótkie dystanse po mieście to jednak rower. Rower.